Hej, pytacie mnie o kolejne filmy związane z prawami telewizyjnymi, z tym, co dzieje się na telewizyjnym rynku, więc na szybko postanowiłem jeden nagrać dotyczący, no właśnie, tego, że KSW zaczyna, nie wiem, czy to będzie proces, ale być może tak można to traktować, proces prezentowania części swoich gal w systemie pay per view. Otóż współpraca z Viaplayem, tak jak pisałem czas temu na Twitterze, współpraca z Viaplayem nadal jest. No, ile ona będzie? Prawdopodobnie będzie do lata 2025 roku, kiedy to skandynawski nadawca zapowiedział, że wycofa się z Polski. Natomiast mam wrażenie, że KSW stara się też z powrotem przyzwyczaić swoich odbiorców do tego, że część gal może być prezentowana w systemie pay-per-view, tak jak to przecież było kiedyś, bo nawet jak była współpraca z telewizją Polsat, to duża część gal też była w systemie pay-per-view, który no, daje dodatkowe w tym momencie pieniądze. Taką galę KSW zorganizuje 24 lutego. Wszystko się pewnie wyjaśni no, w poniedziałek, czyli 17-18 grudnia. 17 to nagrywam. Pewnie część z tej informacji, które dzisiaj Wam przekażę, się potwierdzi, a część być może nie. Natomiast to, że Tomasz Adamek i Mamet Halidow spotkają się tego 24 lutego w hali Gliwicach, no to pewnie będzie za chwilę już wiadomość oficjalna. Dlaczego to będzie walka w systemie pay-per-view? Otóż przypomnijcie sobie taką jedną mocną galę KSW, kiedy Mamet Halidow walczył z Mariuszem Pudzianowskim. To było w tamtym roku, nawet równo. Wtedy to chyba też podawałem jako pierwszy. KSW zwróciło się do Viaplaya z taką prośbą o dofinansowanie tej specjalnej gali, którą chcieli zorganizować, bowiem no, ta gala pochłaniała takie dodatkowe specjalne środki. Tak to było wyjaśnione i o dziwo Viaplay na taki układ się zgodziło, wiedząc, że jedna z największych gal, która chyba może być zorganizowana, jeżeli chodzi o Fight Card, ich czeka, no to stwierdzili, że pomogą KSW, dołożyli trochę grosza i dzięki temu można było taką galę zorganizować. Ja mówiłem, że to była jedna z najchętniej oglądalnych gal w historii Viaplaya. No i tak też było. Tym razem KSW chyba do Viaplay się nie odzywało w sprawie tego, co chcieli zorganizować, czyli w sprawie tego, że chcieli no, Mameda z Tomkiem Adamkiem w ringu spotkać, no bo też Viaplay ma swoje problemy, raczej teraz oszczędza pieniążki, liczy każdy grosz, więc myślę, że taka dodatkowa pula od skandynawskiej strony byłaby nie do uzyskania. No i zrobiono to sprytnie, czyli jakby kontrakt z Viaplayem jest zachowany, te 12 gal w roku będzie, ale KSW zrobi taką dodatkową galę. Trudno ją uznać za galę MMA, bo jak to się pewnie okaże niebawem, to będzie taka gala, gdzie różne sporty będziemy mieli, bo ta walka Adamek-Halidow ma być w formule bokserskiej, dojdą tam jeszcze inne walki, pewnie też nie wszystkie w formule MMA, więc KSW sobie wymyśliło, że taką nadprogramową galę zrobi i 18 grudnia wszystko, co najważniejsze, albo prawie wszystko, co jej najważniejsze dotyczące ma ogłosić. Czyli zapewne znowu powrócimy do jakichś 40 zł, które trzeba będzie wydawać na wielkich bohaterów, czy też na bohaterów z wielkimi nazwiskami. Bo to, czy wy chcecie oglądać walkę Adamka, 46-47-letniego, z równie doświadczonym Halidowem w formule bokserskiej, no to już zostawiam Wam. Nazwiska oczywiście są wielkie, postacie oczywiście są legendarne, ale najważniejsze pytanie, jaki wymiar sportowy, jeżeli o nim mówimy, będzie miał ten pojedynek. A może niekoniecznie o sport tu chodzi. A może KSW będzie po trosze częściej patrzyło na to, co dzieje się na innych wielkich halach, mówię to o Fejmie, czy mówię to o Clout MMA i robiło coś podobnego, to znaczy nie do końca sport, no może nie do końca freak fighty, natomiast coś z pogranicza tych dwóch obszarów i ta gala, która 24 lutego nas czeka, być może czymś takim nowym będzie.